Nie pytałem cię o to wcześniej, bo jakby też nie było takiej potrzeby, miałeś inne rzeczy na głowie, ale czy widzisz szansę dla Krzyśka Włodarczyka w turnieju World Boxing Super Series? Szanse zawsze są i nigdy nie można nikogo skreślać, co dobitnie pokazał przykład Adama Kownackiego z Arturem Szpilką. Natomiast jeśli chodzi o sportowy wynik, będzie szalenie trudno. Akurat trafił na pięściarza rosyjskiego, który pod żadnym względem nie jest słabszy. Nie jest słabszy fizycznie, nie ma, jeden i drugi potrafi mocno uderzyć. Ma bardzo dobrą obronę, szczelny brok. Na pewno pójdzie na Włodarczyka i nie będą wymieniać lewych prostych, tylko będzie ciągnął bardzo mocne uderzenia w bliskim dystansie. Jest to bardzo trudny rywal dla Krzyśka. No nie będę ukrywał, nie jest w tym pojedynku Krzysiek Włodarczyk moim faworytem, aczkolwiek Krzysiek w swojej karierze już pokazywał, że potrafi zaskakiwać i oby w tym pojedynku nas wszystkich pozytywnie zaskoczył i zwyciężył, czego mu serdecznie życzę. Moim faworytem w tym turnieju jest Usyk, natomiast nie można też skreślać Gassiewa, nie można również skreślać Bradysa. Zobaczymy, jak wypadnie walka Dortikosa z kolejnym Rosjaninem Skudryaszowem, więc turniej naprawdę bardzo interesujący. Jak widać, kategoria Cruiser jest jedną z mocniejszych aktualnie kategorii, więc no ja nie ukrywam, z zaciekawieniem będę oglądał ten turniej. Na niektóre walki się wybiorę, na pewno wybiorę się na walkę 9 września Max Mellinghalle w Berlinie, Hook Usyk. No zobaczymy, bardzo szalenie interesujący turniej, szkoda, że mnie tam nie ma, ale widocznie jestem za słaby, więc może kiedyś. No dobra, a tak w dwóch słowach pokusiłbyś się o takie konkretne typy, na przykład, nie wiem, Brady z punkty, wiesz co chodzi? Tak każda z czterech par, jakbyś miał tak zatypować. No to Włoda, zacznę od faworyta. Faworytem jest Usyk. Usyk punkty prawdopodobnie, bądź końcowa faza walki przed czasem. Kolejny Gassiev Włodarczyk. Bądź punkty Gassiev, bądź końcowe rundy przed czasem. Aczkolwiek sercem za Krzyśkiem. Bradys Perez. Prawdopodobnie Bradys przed czasem. Kudryaszow Dortikos. Prawdopodobnie Dortikos przed czasem. A później jak się pary łączą? Kto z kim? Nie mam pojęcia, ale to chyba dalej jest tak. Dalej jest draft. Z tego co wiem, że Usyk z Gassiewem spotkają się w finale. Ewentualnie final, to też słyszałem. Tak. No i w tym pojedynku, jak wcześniej wspomniałem, Usyk faworytem, natomiast Gassiewa bym nie skreślał. Jest to zawodnik bardzo mocno bijący i naprawdę ma też duże szanse na zwycięstwo. Też nie Gassiew, tylko Bradys. Też jest zawodnikiem, który ma taki naturalny instynkt bokserski, potrafi uderzyć w tempo, ma czym uderzyć. Jest to pięściarz już doświadczony i przeszedł w swojej karierze niełatwą drogę, doszedł na sam szczyt, więc na pewno też będzie walczył o swoje. No dobra, tak już tak rozmawiamy, nie wiem, czy tak do końca śledzisz, ale super średni jest troszeczkę gorzej obsadzony ten turniej, ale z kolei są ciekawe pary, jest chyba równiej. Masz takiego jednego faworyta? Jeszcze nie będę pytał o typy, ale jednego faworyta z tej ósemki. No ja myślę, że to może wygrać Eubank Junior. Że Chris Eubank Junior moim jest faworytem, bo tak jak George Groves, mam go na rozkładzie w swojej książce Saiba, aczkolwiek z nim nie walczyłem, bo ponoć rozchorował się na świnkę i dostałem walkovera na gazecie, na turnieju Gazety Pomorskiej w Inowrocławiu.
To tak na marginesie. Wydaje mi się, że on jest takim pięściarzem, któremu zabrał bardzo dużo Karl Froch. To jest raz. I kto tam jeszcze walczy? Kelly Smith jest zawodnikiem jeszcze niedoświadczonym i myślę, że Eubank by z nim zwyciężył i pod względem fizycznym i technicznym i takiego, bym powiedział, zęba bokserskiego wydaje się być faworytem. A Bramer na przykład? Schodzący z pół ciężkiej? Nie, no ja myślę, że Bremer tam jest chyba tylko po jedną z ostatnich solidnych wypłat. Bremer przegrał z Cleverym w słaby sposób. Jest to pięściarz, który już jest na pewno na linii takiej mocno schodzącej w dół, więc raczej nie upatruję w nim jakiegokolwiek faworyta. Dwa, Jürgen Bremer na co dzień waży mniej więcej tyle co ja, około 90-95 kg, więc jak on teraz dodatkowe 3-4 kg zrzuci, to na pewno nie wpłyną pozytywnie na jego poczynanie w ringu, więc kto tam jeszcze walczy? Amerykanin, to jest Ivy Aldrin, to Turing, to raczej nie? Nie znam. Jamie Cox. Nie, jeszcze to jest pięściarz, który miał słabych rywali i jeszcze nie wszedł, uważam, na ten poziom. Dobra, czyli Usyk i Eubank, zobaczymy, czy się sprawdzi. No zobaczymy, ciekawe. Dzięki za rozmowę. A może jakiś zakład? Dobra.